Adwent, dzień 16. Tytuł: Planowość poczęcia Chrystusa, fragment z trzeciej części Sumy Teologicznej. Autor: Święty Tomasz z Akwinu. Źródło: Katedra Historii i Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Przekład: 1963, Ośrodek Wydawniczy Veritas. Narracja: Fonoteka Sobieskiego. Tekst: Zagadnienie 33. Planowość poczęcia Chrystusa. Rozpatrzmy z kolei planowość poczęcia Chrystusa. Zagadnienie to ujmiemy w czterech pytaniach. Po pierwsze, czy ciało Chrystusa zostało ukształtowane w pierwszej chwili Jego poczęcia? Po drugie, czy w pierwszej chwili poczęcia połączyło się z duszą? Po trzecie, czy w pierwszej chwili poczęcia zostało przyjęte przez Słowo? Po czwarte, czy Jego poczęcie dokonało się w sposób przyrodzony, czy cudowny? Artykuł pierwszy: czy ciało Chrystusa zostało ukształtowane w pierwszej chwili Jego poczęcia? Na pozór nie, bo... Po pierwsze słowa. 1. 46 lat budowano tę świątynię, Augustyn tłumaczy jak następuje. 2. Liczba ta najwidoczniej odpowiadała doskonałości ciała Pańskiego. A w innym dziele mówi. 3. Nie bez podstaw powiedziano, że przez 46 lat budowano świątynię symbolizującą ciało Chrystusa, tak by ilość lat budowy świątyni odpowiadała ilości dni wymaganych do pełnego wykończenia Pańskiego ciała. Ciało Chrystusa nie zostało więc w pełni ukształtowane już w pierwszej chwili poczęcia. Po drugie, ukształtowanie ciała Chrystusowego było uwarunkowane ruchem w przestrzeni. Najczystsza krew ciała dziewicy musiała dopłynąć do miejsca narodzin. Otóż nic cielesnego nie może przenosić się z miejsca na miejsce w jednej chwili, bo jak powiedziano. 4. Czas trwania ruchu odpowiada podziałowi rzeczy poruszanej. Ciało Chrystusa nie było więc uformowane w jednej chwili. Po trzecie, ciało Chrystusa, jak wiemy. 5. Zostało utworzone z najczystszej krwi dziewicy. Otóż materia ta nie mogła być w jednej i tej samej chwili krwią i ciałem, miałaby bowiem wówczas jednocześnie dwie formy. To też moment ostatni, kiedy tam była krew, nie mógł być pierwszym momentem istnienia ukształtowanego ciała. A między dwoma różnymi momentami istnieje czas przejściowy. Więc ciało Chrystusa nie było ukształtowane w jednej chwili, lecz w ciągu jakiegoś czasu. Po czwarte, podobnie jak osiągnięcie pewnego wzrostu, tak i urodzenia się wymaga pewnego czasu, obie te rzeczy są bowiem realizacją przyrodzonych możliwości, związanych z duszą wegetatywną. Otóż Chrystus, podobnie jak inni ludzie, przez pewien czas fizycznie wzrastał. Powiedziano o nim. 6. Wzrastał w latach i mądrości. Na tej samej zasadzie, jak się wydaje, nie w jednej chwili dokonało się ukształtowanie jego ciała związane z siłami występującymi w procesie narodzin, lecz w czasie, którego wymaga ukształtowanie ciała innych ludzi. A jednak mówi Grzegorz. 7. Z chwilą, kiedy anioł zwiastował, a Duch Święty zestąpił, natychmiast słowo znalazło się w łonie, natychmiast w łonie słowo, ciałem. Wykład. W poczęciu Chrystusa wyróżniamy trzy momenty: po pierwsze, ruch krwi do miejsca rodzenia, po drugie, ukształtowanie ciała z tego rodzaju materii, po trzecie, osiągnięcie pełnego wzrostu. Moment ostatni w procesie poczęcia to faza środkowa, pierwsza bowiem jest przygotowaniem do poczęcia, a trzecia jego następstwem. Otóż pierwsza nie mogła się dokonać w jednej chwili, byłoby to bowiem sprzeczne z samą istotą ruchu ciał w przestrzeni, bo ich cząstki osiągają dany punkt w pewnej kolejności czasowej. Kolejność ta cechuje również trzecią fazę poczęcia, bądź dlatego, że wzrastanie nie dokonuje się bez ruchu w przestrzeni, bądź też dlatego, że jest ono przejawem sił żywotnych, działających już w ciele uformowanym, a siły te mogą działać tylko w jakimś określonym czasie. Lecz samo ukształtowanie ciała, na którym polega istota poczęcia, dokonało się w jednej chwili, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, wskutek nieskończenie wielkiej mocy przyczyny sprawczej, mianowicie, Ducha Świętego, który, jak wiemy 8, uformował ciało Chrystusa. Im większą bowiem moc posiada przyczyna sprawcza, tym szybciej może nadać formę materii. Sprawca o mocy nieskończonej może przeto w jednej chwili urobić materię do przyjęcia właściwej formy. Po drugie, działa tu wzgląd na osobę Syna. Chodziło bowiem o Jego ciało. Nie było stosowne, aby On przyjął ciało nieukształtowane.
A gdyby wykończenie formy ciała poprzedzał jakiś okres czasu, przeznaczony na realizację wykończenia, nie można by było całego poczęcia przypisywać Synowi Bożemu, bo czynimy to wyłącznie przecież z uwagi na przyjęcie człowieczeństwa. I dlatego z chwilą, kiedy znalazła się przeznaczona do tego materia w miejscu narodzin, natychmiast ciało Chrystusa zostało w pełni ukształtowane i przyjęte. Fakt ten upoważnia nas do mówienia, że został poczęty Syn Boży, czego byśmy nie mogli twierdzić w innym wypadku. Ad 1, oba zdania Augustyna nie dotyczą samego tylko ukształtowania ciała Chrystusa, lecz ukształtowania Jego łącznie z okresem wzrastania aż do momentu narodzin. Toteż stosownie do obliczeń Augustyna mówimy, że ostatecznie ukształtowało się ono w czasie 9 miesięcy, to jest, przez okres kiedy Chrystus był w łonie Maryi. Ad 2, wspomniany ruch, polegający na zmianie miejsca w przestrzeni, nie jest składową częścią samego poczęcia, lecz jego fazą przygotowawczą. Ad 3, nie da się oznaczyć ostatniego momentu, w którym wspomniana materia była krwią, lecz można określić kres istnienia jej jako krwi, po którym bezpośrednio nastąpił moment, kiedy już ciało Chrystusa było ukształtowane. Moment ten był kresem czasu trwania ruchu materii ku miejscu narodzin. Ad 4, wzrastanie dokonuje się dzięki zdolności rośnięcia cechującej tego, kto rośnie, natomiast ukształtowanie się ciała dokonuje się przez moc rozrodczą nie tego, kto się rodzi, lecz jego ojca i realizuje się poprzez nasienie. W duszy wegetatywnej ojca tkwią działające w nasieniu siły żywotne, które kształtują ciało potomka. Ciało Chrystusa zaś nie zostało, jak wiemy 9, ukształtowane z nasienia mężczyzny, lecz przez działanie Ducha Świętego. Toteż ukształtowanie tego ciała musiało być godne Ducha Świętego. Wzrastanie zaś ciała Chrystusa dokonywało się odpowiednio do zdolności rośnięcia cechującej duszę Chrystusa, nie różniącą się gatunkowo od naszych dusz. Chrystus przeto musiał rosnąć podobnie do pozostałych ludzi, tak iżby w ten sposób ujawniła się rzeczywistość jego natury ludzkiej. Artykuł 2. Czy ciało Chrystusa połączyło się z duszą w pierwszej chwili poczęcia? Na pozór nie. Po pierwsze mówi bowiem papież Leon. 1. Natura ciała Chrystusa nie różniła się od natury naszego ciała i moment tchnienia weń duszy nie był inny niż u pozostałych ludzi. A wszak u nich dusza nie łączy się z ciałem od razu w chwili jego poczęcia. Więc i dusza Chrystusa winna była połączyć się z jego ciałem nie od razu, w chwili jego poczęcia. Po drugie istnienie duszy, jak każdej formy przyrodzonej, jest uwarunkowane określonymi wymiarami związanej z nią materii. Otóż ciało Chrystusa w pierwszej chwili poczęcia co do wymiarów nie dorównywało ciałom pozostałych ludzi, w chwili łączenia się ich z duszą. W przeciwnym razie, przy założeniu, że rozwój fizyczny następuje bezpośrednio po wlaniu duszy, musiałby nastąpić przedwczesny poród, albo też w chwili porodu Chrystus byłby bardziej wyrośnięty niż inne dzieci. Przypuszczenie pierwsze jest niezgodne z twierdzeniem Augustyna. 2. Że przez 9 miesięcy Chrystus pozostawał w łonie matki. Drugie zaś nie da się pogodzić ze słowami papieża Leona. 3. Że mędrcy znaleźli dziecię Jezus nie różniące się od ogółu dzieci. Ciało Chrystusa nie było więc połączone z duszą od pierwszej chwili poczęcia. Po trzecie tam, gdzie coś jest wcześniej, a coś innego później, istnieją liczne momenty. Otóż według filozofa. 4. Przy narodzeniu człowieka jest etap wcześniejszy i późniejszy, najpierw bowiem jest coś żywego, potem zwierzę, potem człowiek. Nie mogło się więc dokonać połączenie duszy z ciałem w Chrystusie w pierwszej chwili jego poczęcia. A jednak mówi Damasceńczyk. 5. W jednej chwili ciało, ciało Słowa Bożego, ciało ożywione duszą rozumną i obdarzoną intelektem. Wykład. Zważywszy, że poczęcie Chrystusa odnosimy do samego Słowa Bożego, zgodnie ze sformułowaniem spotykanym w symbolu wiary. 6. Który się począł z Ducha Świętego, musimy stwierdzić, że przyjęcie samego ciała przez Słowo Boże nastąpiło w pierwszej chwili jego poczęcia. Ale jak już wykazaliśmy. 7. Dokonało się ono za pośrednictwem duszy, a dusza została przyjęta za pośrednictwem ducha, czyli intelektu. Toteż połączenie się ciała Chrystusa z duszą rozumną musiało się dokonać w pierwszej chwili jego poczęcia. Ad 1, przy określeniu pierwszego momentu zjednoczenia duszy z ciałem możemy brać pod uwagę dwie rzeczy, po pierwsze, gotowość ciała do przyjęcia duszy.
Pod tym względem ciało Chrystusa nie różniło się od ciała pozostałych ludzi, bo podobnie jak u nich dusza Chrystusa łączy się z ciałem natychmiast z chwilą jego uformowania. Po drugie, możemy brać pod uwagę wyłącznie czas, w którym nastąpiło zjednoczenie. Otóż skoro ciało Chrystusa wcześniej zostało w pełni ukształtowane, to i pierwej zostało połączone z duszą. A dwa, istnienie duszy jest wprawdzie uwarunkowane wymiarami przyjmującej ją materii, ale wymiary te w pewnych granicach mogą się zmieniać. Wielkość ciała, w momencie kiedy ono łączy się z duszą, pozostaje w pewnej proporcji do jego wielkości w pełni rozwoju, tak iż ludzie fizycznie dobrze rozwinięci górują co do wielkości ciała nad innymi również w pierwszej chwili połączenia ciała z duszą. Chrystus w sile wieku był człowiekiem proporcjonalnie dobrze rozwiniętym, także dorównywał pozostałym ludziom w momencie, kiedy u nich dokonuje się połączenie duszy z ciałem, ustępował im jednak co do wielkości w pierwszej chwili swego poczęcia. Ale i wówczas wymiary jego ciała nie przekraczały dolnej granicy, przy której może istnieć ciało ożywione duszą, bo i drobne ciała bywają ożywione przez duszę u ludzi małego wzrostu. A 3. Wspomniana przez filozofa kolejność etapów przy narodzeniu innych ludzi tłumaczy się tym, że do przyjęcia duszy ciało przygotowuje się stopniowo przez stopniowy rozwój. Toteż najpierw, jako niezupełnie przygotowane, łączy się z duszą niedoskonałą, a później, kiedy jest już przygotowane w pełni, otrzymuje duszę doskonałą. Lecz ciało Chrystusa, wskutek nieskończonej mocy czynnika sprawczego, w jednej chwili stało się gotowe do połączenia się z duszą. Od razu przeto, z chwilą poczęcia, otrzymało formę doskonałą, to jest duszę rozumną.